Szanowni Państwo, przed odłączeniem przez wszystkie klasy polonezu, ze względu na to, że pan starosta ma dzisiaj dwie studniówki, ponieważ jest u nas i w zespole szkół ponadpodstawowych numer 8, również chciałby przekazać życzenia tamtym maturzystom. W związku z tym bardzo proszę pana starostę o zabranie głosu. Szanowny panie dyrektorze, drogie grono pedagogiczne, drodzy zebrani rodzice i wy maturzyści. Bal studniówkowy jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. To jest jeden z tych momentów, który pamięta się do końca swojego życia. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować całej kadrze pedagogicznej za wyjątkową pracę na rzecz uczniów popularnego mechanika. Za ten wkład pracy związany z przekazywaniem wiedzy, kształtowaniem pewnych jakże ważnych w życiu dorosłym postaw i umiejętności. Jesteście obecni w życiu młodego człowieka przez okres 5 lat i staracie się przekazywać jak najlepiej swoją wiedzę i doświadczenie życiowe, które jest niezwykle ważne, żeby móc wskazywać taką drogę dla młodych ludzi, która da im szansę pełnego rozwoju i możliwość uniknięcia popełniania wielu błędów. Dlatego w tym miejscu, w tym gronie bardzo serdecznie wam za tą pracę dziękuję. Bardzo dziękuję również rodzicom za tak piękne i wspaniałe wychowanie młodzieży, młodych Polaków, tych, którzy w przyszłości będą kierować małymi ojczyznami, ale również i całym naszym krajem. Ta wasza współpraca z organem prowadzącym, również współpraca ze szkołą jest bardzo ważna i wykonuje się tę pracę bardzo dobrze. Wspólnie udaje się podejmować nowe wyzwania i osiągać bardzo dobre wyniki, co charakteryzuje właśnie tą szkołę. Także bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. Droga młodzieży, przed wami egzamin dojrzałości. Ten dzisiejszy moment to są przysłowiowe 100 dni, które was dzielą właśnie od tych egzaminów dających przepustkę na wymarzone studia, na wymarzoną uczelnię, na wymarzone kierunki, po to, żeby realizować swoje marzenia. Życzę wam wszystkim, aby ten egzamin był zdany celująco, żebyście osiągnęli jak najlepsze wyniki i żeby ta radość udzieliła się nie tylko wam, ale waszym profesorom, waszym bliskim. I myślę, że taki potencjał w was jest. Tak jak się przyglądam przez wiele lat, to młodzież mechanika nigdy nie zawodzi. Drodzy Państwo, studniówka została rozpoczęta polonezem, polskim, wspaniałym tańcem narodowym, który symbolizuje dumę Polaków, symbolizuje te najpiękniejsze wartości, jakie towarzyszą naszemu narodowi. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że kultywujecie to wszystko, co wiąże się z tradycją Polski, z tą tożsamością tutaj naszą, też regionalną. I chcecie być tymi, którzy w kolejnych latach swojego życia będziecie podkreślali swoją polskość, przywiązanie do ziemi tomaszowskiej. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i moi drodzy, życzę wam miłej, pięknej, bezpiecznej zabawy, takiej, która zapadnie wam, tak jak powiedziałem, na całe życie. Na koniec powiem jedno zdanie. Chciałem tutaj dzisiaj z wami być. Jestem absolwentem mechanika. 35 lat temu dokładnie również miałem swój bal maturalny i wracam do niego
z taką, można powiedzieć, uśmiechniętą, radosną miną, jako coś wspaniałego, wyjątkowego, co się pamięta przez właśnie całe życie. Także życzę Wam wspaniałej, pięknej zabawy. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy Panu Staroście Mariuszowi Węgrzynowskiemu za przychylność i sympatię, jaką darzy naszą szkołę, za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwa jest realizacja wielu wspaniałych inicjatyw i projektów.